Cześć, tutaj jest fiński kawalerzysta II wojny światowej. No i idziemy bardzo dobrze, bo fiński był po polskim. Jeszcze był niemiecki, ale do niego się sobie później przejdziemy. Tutaj to jest... A buduję tutaj makietę. No i tak się prezentuje. Mój zmocowany. On, no trochę tak wyglądał. Miał konia z, no, grzejnikiem, tak ja to nazywam. No, kocem owiniętym, żeby nie zmarzł. Pistolet maszynowy lub, no, taki pistolet lub karabin. Pistolet maszynowy, pistolet lub karabin. Plecak. Takie podobne do czapek Grenlandczyków. Tu jest coś do przegrzania sobie jedzenia i zapalniczka. Ale no jak wiemy, tam zimno jak nie wiem co. Tutaj no lornetka. To tutaj amunicja, złotówka i woda. To jakby się prezentował. Historycznie też byli snajperzy. Snajpera też tutaj uwzględniłem. Z karabinem snajperskim. No... Bo tak się przemieszczali. Snajperzy konno. No i tam snajpili na przykład Biała Śmierć. Przydomek. Biała Śmierć. Z ostatniego żołnierza. A w ogóle to tak się prezentuje makieta. Trochę lepiej niż poprzednio.